Witam Państwa bardzo serdecznie w piękne niedzielne popołudnie. Dla tych, którzy są zaskoczeni, informacja, dzisiaj program będzie. Nie było programu tydzień temu. Ja w poprzednim programie trochę przekręciłem. Tydzień temu byłem na kajakach, dlatego nie było programu. Miałem w tym tygodniu być na Kaszubach, ale z pewnych powodów nie mogłem tam dojechać. Dlatego program dzisiaj jest. W każdym bądź razie, nie może być tak, żeby była pustka, żeby była próżnia. W życiu zawsze coś jest w danym miejscu, w danym momencie. Życie nie lubi nieciągłości, bym powiedział takim językiem hiperfizyki. Nie lubi pustki. Życie to są zmiany, to jest pewien proces. Dzisiaj nie będę puszczał muzyki w tle, po to, żeby nie było zakłóceń. Ostatnio, jak czytałem czata po programie, tam były jakieś zakłócenia. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie na tyle fajnie i czysto, żebyście Państwo nie mieli tego dyskomfortu w słuchaniu tego, co mam Państwu dzisiaj do powiedzenia, do przeczytania. A będzie to kontynuacja naszego poprzedniego programu sprzed 2 tygodni. Uważam bardzo, bardzo, bardzo ważnego. Tematu, który tak naprawdę warunkuje wszystko inne, co się dzieje w płaszczyźnie fizycznej, w tym również w aspekcie naszego zdrowia. I ja wiem, czy również, może przede wszystkim tak naprawdę, bo my sobie do końca nie zdajemy sprawy z tego, czym jest nasze zdrowie. Ja często twierdzę, że to, co się dzieje z naszym ciałem, to, co się dzieje z naszymi organizmami, to jest taka personifikacja tego wszystkiego, co my tam sobie w głowie gdzieś tam na jakimś etapie poukładaliśmy. To jest takie odbicie poziomu naszej świadomości. I jeżeli człowiek zaczyna emanować negatywizmem, brak mu takiego jasnego spojrzenia na rzeczywistość, nie chce mu się żyć, to tak naprawdę wibracje naszych komórek dostrajają się do poziomu jego świadomości. I praktycznie rzecz biorąc, można powiedzieć, za chwilę już go w tym wymiarze nie będzie. W każdym bądź razie tutaj nie chodzi o to, żeby straszyć, tylko chodzi o to, żeby zrozumieć te procesy zachodzące, które się wzajemnie na siebie nakładają i zazębiają. I przypomnę, że dla mnie holistyka to jest właśnie synergia między tymi trzema poziomami: myślę, mówię, robię, czyli między poziomem mentalnym, poziomem, można powiedzieć, psychicznym, duchowym, a poziomem fizycznym. Kiedy jest spójność między tymi trzema poziomami, to wtedy nasze ciało bardzo fajnie funkcjonuje i nie przysparza nam żadnych większych problemów. Kolejna rzecz, jeżeli oddajemy prawo decydowania o pewnych aspektach naszej rzeczywistości innym ludziom, którzy czasami nawet, powiedziałbym, nie ze złej woli, po prostu z niewiedzy, działają tak, jak ich nauczono, bo tak mamy skonstruowany nasz system oświaty, który funkcjonuje na zasadzie odtwarzania. Bardzo rzadko udaje się przebić kreatywnym pomysłom w tej rzeczywistości, a jeżeli już, to one też są bardzo fajnie, znaczy fajnie, w cudzysłowie, fajnie sterowane i koordynowane. Nie o tym dzisiaj chciałem. Moja idea jest taka, żeby pobudzić w państwach głowach, w waszych osobowościach taką, jak tu powiedzieć, chęć do własnej tworzenia, własnego tworzenia rzeczywistości, swojej własnej. Bo każdy człowiek to jest taki kosmos, to jest taki wszechświat i my tak naprawdę ponosimy odpowiedzialność za to, co robimy ze własnym życiem. Narzędziem do tego jest właśnie odpowiedni poziom świadomości, nasza percepcja. Oczywiście budujemy ją na podstawie własnego doświadczenia i to negatywne doświadczenie czasami też jest potrzebne. Przychodzi kiedyś taki moment, kiedy budzimy się i wtedy bardzo często człowiek szuka narzędzi, nie wie jak. Myślę, że to, co robię, mam nadzieję, będzie takim ziarnem, które w odpowiednim czasie wykiełkuje. Wtedy, kiedy człowiekowi brakuje jakiegoś pomysłu, wraca myślami do pewnych rzeczy, do pewnych idei, do pewnych nawet sformułowań, które pobudzają jego możliwości, bo ta wiedza w nas jest, tylko musimy ją po prostu odkryć.
I tyle słowem wstępu. Ja na początku pokazuję Państwu tutaj ponownie zdjęcie małej jaskółki, która ma już tutaj ukształtowane zalążki piórek. Bardzo fajnie to wygląda. Tutaj są jeszcze takie włoski na takie, można powiedzieć, meszek na ciele, które są pomału zastępowane przez właśnie tutaj zalążki piór, które się zaczynają rozwijać, na siebie nakładać. I to jest to piękno i cud stworzenia i życie, prawda? Ale żeby to życie wyglądało tak, jak wygląda, już na tym etapie, w sumie można powiedzieć zaawansowanym, ale jeszcze nieprzygotowanym do tego, by się wznieść, by samodzielnie latać, to musiało się od czegoś zacząć. No musiało się zacząć właśnie od pewnej idei. Niektórzy mówią, że jajko jest symbolem duszy, że jajko jest symbolem również pewnej idei, czegoś takiego początku. I w tym kontekście chciałbym, żebyście Państwo posłuchali tego, co będę chciał przeczytać z ostatniego Nexusa, kolejnego artykułu, który no bardzo fajnie się komponuje z poprzednim, sprzed 2 tygodni programem, tak? Jeżeli chodzi o kwestie budowania nas na poziomie tym mentalnym, tak? Mówiliśmy o myślokształtach. Jest to artykuł pod tytułem Podróże do alternatywnych rzeczywistości. Ja tutaj czasami też będę po swojemu parę groszy wrzucał, ale myślę, że ma ogromną wartość poznawczą ten artykuł i pozwolę sobie tutaj w dużej części go zacytować. Odkrywanie wolności w umyśle. W następstwie moich podróży do innych wymiarów stało się jasne, że jednym z kluczy do nich jest zrozumienie wolności we własnym umyśle. Brak pełnego zrozumienia wolności sprawia, że pozostajemy ograniczeni do fizycznego świata, ziemi i ciała. Mówi się, że zdolność podróżowania do innych wymiarów jest przynależna ludzkości. Można nawet uznać ją za 7. zmysł. Niestety, ten dar został nam odebrany przez liczne istoty pozostające u władzy, które pragną zachować kontrolę nad resztą ludzkości. Te istoty nie chcą, aby ludzie poznawali i nauczyli się korzystać z tego dodatkowego, specjalnego zmysłu, który ukryto przed nami dawno temu, ponieważ uwolnienie jego prawdziwego potencjału doprowadziłoby do poznania tajemnic wszechświatów. I powiem Państwu, ostatnio jak tak sobie rozmyślałem, to doszłem do takiego wniosku, tak jak mówiłem Państwu ostatnio, że życie to jest przed chwileczką dosłownie, tak? Że to jest ruch, to są zmiany, to jest proces zmian. Ziemia na obecnym etapie, mam wrażenie, zatrzymała się w rozwoju, ale Ziemia ta kierowana przez istoty, które dzisiaj są u steru władzy. Żeby był ruch, tak naprawdę to nie może być zatrzymanie tego rozwoju. Nastąpiło zatrzymanie rozwoju, no bo już ile można mieć samochodów, ileż można mieć domów, ileż można, nie wiem, tkwić cały czas na poziomie mentalności zdobywcy, w podtekście tych zdobyczy seksualnych, powiedzmy sobie. To jest to, co bije do tego, o czym którym parę razy już w programach mówiłem, o tych trzech poziomach z poziomu trzech niższych czakr. Dupa, zupa, chałupa. Czwarty poziom, no siłą rzeczy wiąże się z tym, że wchodzimy w kreowanie własnej rzeczywistości. De facto i tak jest to na własną odpowiedzialność, i tak ponosimy tą odpowiedzialność, więc czemuż nie wziąć tego losu we własne ręce. I to jest puszczenie tej energii wyżej, przez czakrę serca, a zarówno dotyczy to tych, którzy się odcinają od tych niższych płaszczyzn, ale tak naprawdę odcinają się tak bardzo, bym powiedział, pozornie, bo de facto, jeżeli nie przepływa energia przez całego człowieka, przez wszystkie poziomy, przez wszystkie czakry, to ten człowiek nigdy nie będzie pełny. I zarówno ci, którzy żyją dolnymi poziomami, jak ci wyższymi czakrami czy poziomami, jak zwał, tak zwał, zatrzymują się na pewnych gęstościach, nie jest to pełny obraz człowieka i taki człowiek będzie chorował, bo nie ma pełnego przepływu. Ja dawałem 2 tygodnie temu przykład, jak to na rzece Drawie, którą płynęliśmy, była tama, spiętrzona woda po to, żeby no, mała elektrownia wodna, która była tam zbudowana, dawała prąd. Ale co się stało? Ta woda, która rozlała się po okolicy, ona wręcz no, gniła.
Śmierdziało, to zrobiło się takie bagno i mimo tego, że wody było pod dostatkiem, to drzewa, które były w okolicy, były suche. Dawało to taki naprawdę bardzo specyficzny obraz, obraz bardzo mroczny. I tak się dzieje w przypadku, kiedy nie krąży energia. Wtedy, kiedy zatrzymuje się rozwój na pewnym etapie. Przekładając to dzisiaj na kwestię tego, co się dzieje na świecie, no zresztą Państwo popatrzcie, na jakikolwiek aspekt byście nie popatrzyli, to tak to właśnie wygląda, jak te bagno, na którym mimo niby zasobności, obfitości wszelkich dóbr, wszystko gnije, a bardzo wiele rzeczy usycha. Także zrozumienie tego. Ja sobie też zdaję sprawę z tego, że siły, które trzymają łapę na sterach władzy, tak naprawdę robią wszystko, żeby jak najdłużej utrzymać ten stan rzeczy. Bo ich poziom świadomości jest taki, jak kiedyś jednego z moich przełożonych, który powiedział: po co zmieniać? Tobie dobrze, mi dobrze, więc po co zmieniać? Ale uważam, że po to mamy mięśnie, po to mamy mózg, żebyśmy przewidywali rozwój wypadków, żebyśmy nie działali dopiero wtedy, kiedy będziemy musieli. Nie dopiero wtedy, kiedy zapędzi nas sytuacja w kozi róg, zresztą sytuacja wykreowana przez nas samych, być może nieświadomie, ale dzięki temu, że mamy ten mózg, że możemy go używać jak mięśnia, mięsień nieużywany zanika, możemy przewidywać rozwój wypadków i dzisiaj podjąć odpowiednie działania. Nie pozorne działania, które tak naprawdę nie prowadzą do niczego, tylko mydlą oczy. Nie chcę tutaj wchodzić w pewne techniki, technologie i tak dalej, które są nam sprzedawane jako super, hiper, a de facto nic nie wnoszą nowego. Chociażby paliwa ze zbóż. Jest to tak naprawdę utopia, nie tędy droga. Energia jest wszędzie dookoła nas, technologie potrzebne ku temu są, źródłem do tego są chociażby, jest Nexus. Poczytajcie Państwo, zobaczycie, ile tych technologii jest. Ale komuś bardzo, bardzo na tym zależy, no komuś, kto odcina od tego kupony. Teraz pytanie, co jest tak naprawdę prawdziwą korzyścią? Ale wracamy do czegoś więcej, bardziej, głębiej, bo oczywiście nie wszyscy będą chcieli się przestroić na te inne częstotliwości i wibracje, ale nawet ci, którzy nie będą chcieli się przestroić i posłuchają tego programu, to mam nadzieję, ziarno rzucone w słowie, które tutaj usłyszycie, no prędzej czy później przyniesie cudowne owoce. Bo nadszedł czas, aby wszyscy w końcu zrozumieli, że poprzez odpowiedni trening można nauczyć się podróżowania do innych wymiarów. Jedną z prawd istniejących we wszechświatach jest to, że każdy posiada taką zdolność. Zachęcam Was do zaakceptowania swojej zdolności do podróżowania do innych wymiarów i zaprzestania ograniczania się przez własne myśli wypływające z ludzkiego punktu widzenia, które tworzą fałszywe wyobrażenie tego, co jest możliwe, a co niemożliwe. Wykorzystujemy moc słów, aby powstrzymywać trajkotanie swojego umysłu i uniemożliwić mu orzekanie, co jest lub nie jest możliwe. Skoncentrujmy się na swojej zdolności i odkrywajmy nieskończone możliwości tego, co istnieje. Początkowe przeżycia w innych wymiarach. Swoją podróż, pierwszą podróż, odbyłam w marcu 2008 roku. Kiedy w małym hotelowym pokoju w Londynie odwiedziły mnie trzy świetliste istoty, powiedziały mi, żebym się nie bała, kiedy będą transportowały mnie do innego wymiaru. Czułam, że unosząc mnie, wykorzystują jakąś niewidzialną siłę, która wyssała mnie z mojego fizycznego ciała, i kiedy już znalazłam się poza nim, przemieszczałam się lecąc przez ziemskie osłony do innych rzeczywistości. Pamiętam, że byłam w pomieszczeniu z niezwykle wysokim sufitem. Było ono dziwnie zbudowane, wykonane z różnych elementów świętej geometrii. Wszystko w środku było białe, z wyjątkiem brązowej ławy. Kiedy rozejrzałam się dookoła, podziwiając niezwykłość tego pomieszczenia, jedna z tych trzech świetlistych istot podeszła do mnie i usiadła obok mnie, rozmawiając ze mną telepatycznie. Mówiąc, wyjaśniały mi, że stanowią zbiorową siłę w jedności. To jest bardzo ważne. Ja przypomnę tylko Państwu kiedyś, tak naprawdę, jeżeli połączymy siłę naszych świadomości w pewną zbiorowość i będziemy wspólnie nadawali na pewnej jednakowej częstotliwości, to dla takiej siły nie ma rzeczy niemożliwych tak naprawdę. Możemy tworzyć przecudowne rzeczy.
Ostrzegły mnie te istoty, że kiedy zostanę z powrotem przeniesiona do mojego fizycznego ciała, będę pamiętała tylko niewielką część z tego zdarzenia. Po dłuższej telepatycznej rozmowie na temat różnych zadań, które mam wykonać w tym życiu, sprawdziły, czy zrozumiałam, pytając mnie, czy obiecujesz to zrobić. Odpowiedziałam wówczas: tak, obiecuję. Moje pierwsze wyprawy przez wszechświaty były przerażające. Zamiast podróży zgodnie z życzeniem miały one charakter przypadkowych, niby naturalnych wypadów. Byłam zupełnie nieprzygotowana. Brakowało mi również wiedzy o podróżach poza ciałem lub do innych wymiarów. Nieznane mi było nawet pojęcie podróż astralna. Podczas tego szczególnego okresu jedynym celem mojego życia było jedynie osiąganie dobrych stopni w szkole. Nie zdawałam sobie nawet sprawy z tego, że świetliste istoty zapisały mnie na niezwykły kurs edukacyjny, składający się z podróży i lekcji, których celem było zdobywanie doświadczeń i nauka o różnych rzeczywistościach. Jedna z moich wczesnych podróży odbyła się w chłodną noc w grudniu 2008 roku. Kiedy próbowałam zasnąć, poczułam dziwne wibracje i wstrząsy przypominające trzęsienie ziemi. Chwyciłam się mocno boków łóżka i zacisnęłam powieki. I kiedy je otworzyłam, odkryłam, że znajduję się poza moim fizycznym ciałem. Ku mojemu zdumieniu usłyszałam głośne skrzeczenie i hałaśliwe głosy różnych istot z innych wymiarów. Zobaczyłam siebie, jak opadam wzdłuż spiralnych schodów. Ku mojemu przerażeniu ujrzałam makabryczne istoty z niższych wymiarów, które przypominały wyglądem ludzko-zwierzęce hybrydy. Było ich około 20, wyglądały obrzydliwie i pojawiały się powoli, jedna po drugiej, w niewidzialnym portalu. W pewnej chwili zauważyłam, że nadal jestem w moim pokoju. Poczułam się zdezorientowana, dopóki zbiorowa siła wiedzy nie przemówiła do mnie telepatycznie, informując mnie, że te istoty przybyły przez barierę czasu i przestrzeni ze znacznie niższego wymiaru od ziemskiego. Powiedziano mi, że tam, skąd one pochodzą, czas nie istnieje i że żywią się one ludzkimi, negatywnymi siłami eterycznymi, takimi jak złe myśli, myśli seksualnych zboczeńców i wieloma innymi negatywnymi myślami. Od tej zbiorowej siły wiedzy dowiedziałam się, że myśl jest najpotężniejszą kreatywną siłą daną ludziom przez Stwórcę, z której możemy swobodnie korzystać. Myśl sama w sobie jest największą formą wolnej woli wszystkich bytów. Warto to podkreślić. Myśl sama w sobie jest największą formą wolnej woli wszystkich bytów. Pamiętam, że podczas tego zdarzenia jedna z istot z niższych wymiarów szalała naprzeciwko mnie z wyraźną nienawiścią i wściekłością w oczach. Zapytałam ją telepatycznie, dlaczego jest taka agresywna wobec mnie, na co odrzekła: ukradłaś nam tę wiedzę. Jej odpowiedź przeraziła mnie. Gdy te potwory zaczęły powoli zbliżać się do mnie, zamknęłam oczy ze strachu i kilkakrotnie wezwałam wyższe istoty na pomoc. Naprawdę myślałam, że umrę i nie będę mogła wrócić do mojego fizycznego ciała, kiedy nagle w mgnieniu oka doznałam blackoutu, chwilowej utraty przytomności i wkrótce znalazłam się w bardzo wysokim budynku ze szkła i z marmurowymi posadzkami. Zauważyłam kilka szklanych wind usytuowanych obok siebie, na wprost mnie. Byłam otoczona przez istoty, które wyglądały trochę jak ludzie. Po raz kolejny byłam zdezorientowana, nie wiedząc, gdzie jestem, aż w pewnej chwili siła zbiorowej wiedzy przemówiła do mnie, informując mnie, że istoty te są wymiarową ochroną i że ich zajęciem w ramach różnych wymiarów egzystencji na Ziemi jest pomaganie zagubionym duszom i utrzymanie porządku. Pamiętam, jak w drodze do windy jedna z tych wyższych istot wymamrotała do drugiej. Ona spowodowała wiele problemów dla nas i dziś z powodu tego incydentu straciliśmy kilku naszych. Gdy dotarliśmy do wind, wysoki człowiek, który wyglądał na jakieś 23 lata, przemówił do mnie, wchodząc do jednej z nich. Powiedział: nie, nie, to nie twoja wina. Wsiądź do tamtej. To nie twoja winda. Wsiądź do tamtej. I wskazał wzrokiem inną. Zrobiłam, jak mi polecił. Po wejściu do windy, do której mnie skierował, obudziłam się z powrotem w moim fizycznym ciele. To doświadczenie uzmysłowiło mi, że moje następne podróże do innych wymiarów będą negatywnej lub pozytywnej natury i będą niezbędne do poznania i zrozumienia prawdy o egzystencji w innych wymiarach.
To, jak to wygląda, drodzy Państwo, czy to będzie winda, czy to będzie inna forma podróży, tak naprawdę zależy od poziomu percepcji danej osoby. Możliwości naprawdę jest tak wiele, jak wielu jest ludzi, ale łatwo czasami posługiwać się pewnymi wyobrażeniami znanymi nam z doświadczenia. Podróż na życzenie, podróż z miłością. Miałam wiele doświadczeń związanych ze standardowymi protokołami podróży do innych wymiarów, ale dopiero niedawno nauczyłam się podstawowych aspektów, z których jeden to zdolność ustalania kierunku poruszania się za pomocą umysłu. Ja tylko powiem Państwu taką jedną rzecz. Mam dosyć często takie sny, w których uczę, jak należy latać. I powiem szczerze, to tak naprawdę wygląda w ten sposób. Wystarczy siła umysłu, moc umysłu, siła woli. I nie trzeba machać rękoma, nie trzeba niczym innym takim. No to tutaj czasami te nasze wyobrażenia i doświadczenia nam pomagają w pewnych rzeczach. I istoty, które nam pomagają, posługują się również nimi. Ale zrozumienie powoduje to, że w tym momencie ilość narzędzi, jakich możemy użyć, no, rośnie niepotycznie. Także tutaj ogromne znaczenie ma ta siła woli, siła naszego umysłu, umiejętność koncentracji. To są elementy, które się na siebie wzajemnie nakładają. Pełna kontrola podświadomości ma kluczowe znaczenie dla możliwości swobodnego podróżowania zgodnie z własnym życzeniem. Pełna kontrola podświadomości ma kluczowe znaczenie dla możliwości swobodnego podróżowania zgodnie z własnym życzeniem. Oczywiście i to się zgadza z tym moim własnym doświadczeniem. Stąd zamiast jasnego obrazu pozacielesnej podróży uzyskuje się zbiorowe wspomnienia w formie symboliki, która objawia się jako sny, które są tłumaczone w stanie świadomości. Ludzki umysł jest niczym dzikie zwierzę, którego oswojenie ma kluczowe znaczenie dla zachowania pamięci o pozacielesnych podróżach. A tak przy okazji, gdzie, w jakiej szkole tego uczą? No nie uczą. Póki co. Aby w pełni zrozumieć podstawowe aspekty podróżowania do innych wymiarów, bardzo ważne jest zrozumienie podstawowych koncepcji struktur energetycznych wewnątrz poszczególnych wszechświatów, w tym naszym. Podstawowe struktury energii w różnych wszechświatach tkwią w warstwie związków eterycznych lub w warstwie energetycznej. Ta warstwa istnieje w naturalnych strukturach wszystkich żywych istot, również na Ziemi, i zmienia się w zależności od myśli i emocji emanowanych przez dane stworzenie. A ja bym powiedział, że warstwa zmienia się od myśli i emocji emanowanych przez wszystkie stworzenia. Żeby to nie było tak, bo to jest to, co Państwu kiedyś mówiłem na podstawie tych takich matematycznych wyobrażeń z geometrii, gdzie siła wektorów, są różne siły wektorów, one się wzajemnie nakładają. I zbiorowy ten jeden silny wektor, który występuje, on jest uzależniony od tych cząstkowych sił, które na niego, które są jakby no, elementem składowym tego głównego wektora. Także w zależności od myśli i emocji emanowanych przez wszystkie stworzenia. Dlatego zobaczcie, jak dzisiaj jest wiele na tym świecie bólu, cierpienia i to się wszystko cały czas kręci wokół tego i kreuje się, wznieca się kolejne miejsca konfliktów i tak dalej i tego końca, i końca tego nie widać. Ale mam nadzieję, że w momencie, kiedy w końcu pójdzie ta energia, zarówno z góry, jak i z dołu, przez serce, to już nie będzie innej opcji. Emanacja kreacji, a właściwie prawo przyciągania, odgrywa kluczową rolę w kwestii podróży do innych wymiarów. To też ma ogromne znaczenie, jeżeli chodzi o to, gdzie trafiamy po opuszczeniu ciała fizycznego. Dlatego warto powtórzyć, że emanacja kreacji, czyli prawo przyciągania, odgrywa kluczową rolę w kwestii podróży do innych wymiarów. I takie, jakie nam myśli towarzyszą w momencie, kiedy opuszczamy ciało fizyczne. Tam trafiamy, tuż po opuszczeniu ciała fizycznego. Dlatego tak ogromne znaczenie ma bardzo wiele elementów związanych z pogodą ducha. To się później przekłada również na nasze ciało fizyczne, tylko w świecie materialnym no, ta droga jest dosyć długa i my bardzo często nie wiążemy prawdziwej przyczyny choroby z skutkiem, z danym stanem rzeczy. Maskujemy objawy. Jeżeli to zrozumiemy, to zrozumiemy, że tak naprawdę sami kreujemy również własny stan zdrowia, że tak naprawdę sami ponosimy odpowiedzialność za to, jak wygląda dzisiaj nasze zdrowie, nasze ciało, jak ono funkcjonuje.
Od tego nie ma ucieczki. Mówienie, że jest inaczej, jest tylko oszukiwaniem siebie. Pytanie, na jak długo? Miejsca, do których odbywa się podróż, są zwykle zharmonizowane z częstotliwością ciała energetycznego podróżnika w danym momencie. Ja bym powiedział, że nie często, tylko raczej na pewno, żeby wznieść się na jakiś inny poziom, albo no to ten muszą być te ci opiekunowie, którzy, no powiedziałbym, pomogą nam wznieść się na te wyższe poziomy, po to, żebyśmy zobaczyli, że może być inaczej. Dlatego nie ma nigdzie granic, granic takich zdecydowanych, że za tą granicą już nic więcej nie ma. No taką jedyną granicą jest siódmy poziom, do którego się no, wzniesiemy, kiedy opuścimy ziemskich siedem poziomów, ale to już jest naprawdę, dopiero wtedy będzie prawdopodobnie możliwe, według tej wiedzy, którą mam, gdy cała ludzkość wzniesie się do tego poziomu. A tak cały czas się kisimy w tym, jakbym powiedział, we własnym sosie. Tak jak dzisiaj ludzkość się kisi we własnym sosie. I blokada powodująca to, że nie widzimy innych rozwiązań poza rozwiązaniami typowo materialnymi, no powoduje to, że no, musi ten wrzut pęknąć. No nie ma takiej opcji, żeby to tak trwało w wieczność. Nie wiem, czy wiecie Państwo, o co mi chodzi. Mi właśnie chodzi o taką jedną rzecz, no, że no, ileż istot może przybywać i przybywać ciągle w powłokach astralnych wokół Ziemi, tak? To tak jak hasło pod tytułem ciągły wzrost gospodarczy, to jest utopia. Także w aspekcie tego, każda przestrzeń ma pewne swoje ograniczenia, tak? Nasza ziemska przestrzeń ma również swoje ograniczenia. I w momencie, kiedy osiągamy tą masę krytyczną, ja często posługuję się tym pojęciem masy krytycznej, bo to naprawdę bardzo dużo uzmysławia. Również w naszym organizmie, kiedy no, przegniemy w pewną stronę i organizm już nie jest w stanie więcej ponad masę krytyczną, nie jest w stanie więcej neutralizować toksyn, zaczyna się bardzo szybko rozwijać w postaci, powiedziałbym, reakcji łańcuchowej, bardzo wiele różnych dolegliwości. I nie ma innej drogi jak oczyszczanie. Ostatnio ktoś mi ze znajomych opowiadał, widział w sklepie człowieka po udarze, bezwładna część ciała, ale do koszyka co wrzucał? Chipsy, mięso, boczek. On jeszcze nie zrozumiał tak naprawdę, jaka jest przyczyna tego, że ma ten udar. Bo tych przyczyn z wielu poziomów może być wiele, ale w aspekcie fizycznym naprawdę kwestia tego, co jemy, no, ma ogromne znaczenie również na przepływy i krążenie w naszym organizmie. Ale teraz wracamy do artykułu. Tak więc, jeżeli ktoś chce podróżować do miejsca o wyższej inteligencji, aby osiągnąć mądrość, musi w danym momencie zdyscyplinować swój umysł i uwolnić go od negatywnych myśli. Zgodnie z zasadą podobne przyciąga podobne. Równie ważna jest siła umysłu, jak i siła serca. Równie ważna jak siła umysłu jest ważna siła serca. Zdolność do podróży między wymiarami jest napędzana przez wszechogarniającą moc miłości, która tkwi w sercu. W odniesieniu do podróży do innych wymiarów moc miłości jest kluczem, który ponownie łączy nas ze źródłem wszechświatów. Połączenie tych dwóch podstawowych aspektów umysłu i miłości umożliwia nam swobodne podróżowanie poza granice własnego umysłu do wszechświatów nieograniczonych możliwości. Podczas podróży przez ciało mamy gwarancję bezpiecznego powrotu, dopóki nasz świadomy umysł lub mózg jest nadal karmiony tlenem, innymi słowy, dopóki pozostajemy przy życiu. Stąd, gdy jesteśmy w niebezpieczeństwie, najszybszym sposobem powrotu do własnego ciała jest ostrzeżenie mózgu. Jest to dar bezpieczeństwa przynależny każdemu człowiekowi, który pozwala na gwałtowny powrót do fizycznego ciała, dopóki istnieje strach przed zagrożeniem. Ten dar działa jak niewidzialna sieć bezpieczeństwa. Jednak aby móc odkrywać światy w innych wymiarach i przeżywać niezmącone przygody, należy odłożyć strach na bok. Jednakże, żeby odkrywać inne światy w innych wymiarach i przeżywać niezmącone przygody, należy przynajmniej na pewien czas odłożyć strach na bok. Ja jestem w ogóle zwolennikiem tego, żeby strach w ogóle odkładać, ale to jest no bardzo ważna rzecz. Strach nas blokuje, strach nas zatrzymuje na pewnych etapach. Strach wynika bardzo często z niewiedzy.
To dlatego palono kiedyś te, które znały się na ziołach, palono na stosach albo topiono. W trakcie moich podróży nauczyłem się, że czas jest kwestią przestrzeni i odległości, zaś jego iluzja tworzy w umyśle ograniczenie zamknięcia. Czas jest kwestią przestrzeni i odległości, zaś jego iluzja tworzy w umyśle ograniczenie zamknięcia. Jeżeli umysł nie jest zaprogramowany na rozumienie pojęcia czasu w sposób, w jaki nas nauczono, lecz na rozumienia go w aspekcie odległości, wówczas nieograniczone podróże do różnych rzeczywistości stają się możliwe. Do przypadkowych podróży dochodzi, gdy fizycznie ciało jest w stanie wyczerpania, które sprawia, że ciało wysyła nieprzygotowanego podróżnika do pola niższego wymiaru, jak to było z podróżą, którą teraz opiszę. Ja dam tylko Państwu taki przykład, gdzie w moim przypadku bardzo często tak się działo, że w momencie, kiedy byłem bardzo, bardzo zmęczony, albo byłem bardzo wypoczęty, dopiero wtedy dochodziło do tego, że po tym, jak się budziłem, pamiętałem wszystko to, co się ze mną działo, kiedy można powiedzieć, opuszczałem ciało. Ale to jest też spektakularne. Mimo tego, że człowiek był bardzo, bardzo zmęczony, ale wtedy ta więź z ciałem tak jakby się zacierała. Nie było tego przywiązania do ciała. Nie spałam właściwie przez kilka dni i z powodu emocjonalnego smutku mój umysł był w zakresie dolnego pola wibracyjnego. Nie spodziewałam się tej nocy żadnej pozacielesnej podróży i myślałam, że zamiast tego będę śniła. Jak się okazało, wszechświat miał wobec mnie inne plany. Zdałam sobie sprawę, że to szczególne przeżycie turystyczne miało mnie zapoznać z niższymi wymiarami pól istniejących w naszym świecie. Kiedy starałam się zasnąć, nagle poczułam, że zapadam się w moim łóżku, będąc zasysana do niego przez niewyobrażalną próżniową siłę. Znalazłam się w stanie nicości, w której wszystko było smoliście ciemne, także nic nie widziałam. Słyszałam w tle dźwięki muzyki fortepianowej niskiej częstotliwości. Jak wszyscy dobrze zorientowani podróżnicy wiedzą, muzyka słyszana podczas podróży po różnych wymiarach wskazuje na spektrum zbiorowej wibracji istot, które znajdują się w obrębie danego wymiaru. Na przykład piękna muzyka wysokiej częstotliwości wskazuje na pola wyższych wymiarów, w których miłość jest zbiorową siłą, a gdy słyszymy muzykę o niższych częstotliwościach, sytuacja jest odwrotna. Wszystko we wszechświecie wibruje z inną częstotliwością. Tak więc wylądowałam w polu niższego wymiaru, pogrążonego w całkowitej ciemności i z muzyką o niskich wibracjach. Zwiększyłam czujność i przyjęłam pozycję obronną. Od chwili dotarcia tam słyszałam złowieszczy, szyderczy śmiech negatywnie nastawionego człowieka, który się ze mnie w ten sposób naśmiewał i zbliżał razem z grupą innych osób. Intuicja i wcześniejsze doświadczenia podpowiadały mi, że należeli oni do negatywnego zakresu energetycznego i zamierzali zaatakować mnie. Czułam silny strach, lecz mimo to zachowałam czujność. Gdy zbliżyli się do mnie, ich rechot przerwała kobieta, z, jak mi się wydawało, amerykańskim akcentem, która ostrym tonem nakazała agresywnie nastawionemu mężczyźnie: zostaw ją w spokoju, Jake. Odeszli z nadąsanymi minami na pełnych złości twarzach i kobieta, która mnie uratowała, zbliżyła się do mnie pytając: ty oczywiście nie jesteś stąd, prawda? Odpowiedziałam twierdząco. Zauważyła moje zmieszanie i wytłumaczyła mi, gdzie trafiłam. Powiedziała, że jestem w wymiarze, do którego udają się ludzie, którzy popełnili przestępstwa, samobójstwa lub doświadczyli traumatycznych zgonów. Ten wymiar stanowi przystań dla tych, którzy mają w sobie nadmiar negatywnych uczuć. Te jednostki pełne są negatywnych emocji, takich jak nienawiść i chęć zemsty, i większość z nich żeruje na smutku swoich dusz. Powiedziała mi, że ich egzystencja jest zawieszona w przestrzeni między wymiarami, która leży między wymiarem fizycznym, w którym żyją ludzie, i dolnym wymiarem, w którym mieszkają niższe byty. W tym momencie zrozumiałam, że jeżeli te istoty nadal będą włóczyły się w tej przestrzeni między wymiarami, a czasem staną się istotami niższego wymiaru, których wewnętrzna brzydota zostaje odzwierciedlona w ich makabrycznym wyglądzie. Drodzy Państwo, wygląd też przekłada się na poziom wibracji naszego ciała. Także tu nie chodzi o to, żeby kogokolwiek w tym momencie ze społeczeństwa wykluczać, tylko jeszcze większą miłością go obdarzyć tak naprawdę. Bo różne mamy drogi, one wszystkie wiodą do jednego celu, ale
Tutaj chodzi mi o to, żebyście Państwo zrozumieli ten mechanizm. Jest specyficzna, cudowna mechanika, bym powiedział, łącząca poziom naszej świadomości z tym, jak wygląda również nasze ciało i tym, jak ono funkcjonuje. Kobieta opowiedziała mi swoją własną historię. Powiedziała mi, że pochodzi z Los Angeles, z Kalifornii i że jej jedyną miłością i szczęściem w życiu była jej 7-letnia córka. Niestety, jej córka została brutalnie zamordowana. Morderca ukrył swoją zbrodnię, wzniecając pożar, co pozwoliło mu uniknąć odpowiedzialności. Wtedy kobieta postanowiła zemścić się na mordercy. Pewnego dnia miała już jednak wszystkiego dosyć i zakończyła swoje życie. Podała mi nazwisko mordercy i poprosiła mnie, abym przekazała je policji. Kiedy wrócę do mojego fizycznego ciała, bym mogła spoczywać w pokoju, jak to określiła. By ona mogła spoczywać w pokoju, jak to określiła. Już wcześniej zrobiłam coś podobnego dla innej osoby, ale ze względu na okoliczności i ewolucję duszy tej kobiety musiałam jej odmówić. Wiedziałam, że śmierć w bardzo negatywnym stanie umysłu często prowadzi do egzystencji w polu dolnego wymiaru. Drodzy Państwo, to jest to, co wcześniej powiedziałem, ja to jeszcze raz zaznaczę. Wiedziałam, że śmierć w bardzo negatywnym stanie umysłu bardzo często prowadzi do egzystencji w polu dolnego wymiaru. Poziom świadomości w momencie śmierci determinuje miejsce, do którego trafiamy. Bo nie chcemy się pozbyć pewnej negatywnej wibracji. Negatywne wibracje to są niskie wibracje, czyli dolne światy. Musimy zrozumieć pewne rzeczy. W naszym świecie ziemskim te wszelkie wibracje są wymieszane. Ja czasami używam takiego porównania, że nasz świat jest takim środkiem drabiny, która wiedzie do... Te szczebelki wiodą do wyższych poziomów, ale również wiodą do niższych poziomów. Jeżeli przyjmiemy, że to jest drabina, to my końca tej drabiny ani w dół patrząc nie widzimy, ani nie widzimy patrząc w górę. Ale my jesteśmy na tym etapie, właściwym dla danego rozwoju danej istoty w danym momencie jej istnienia. Ale tylko to, jakie decyzje zgodnie z własną wolą podejmiemy, będzie determinowało to, czy wzniesiemy się wyżej, czy nie. Ona tu już wiedząc, co ma zrobić, tak? Zrobiła bardzo fajną rzecz. Ja pozwolę Państwu dalej poczytać. To tu mieszkają przywiązane do fizycznego świata duchy, pełne skrajnej nienawiści. Niektórzy z nich poświęcają się nawet pracy na rzecz przerażająco mrocznych bytów. Stwierdziłam, że jeśli ta kobieta nadal będzie żyła z tym ciężarem nienawiści i pragnieniem zemsty, to wkrótce stanie się jedną z tych przerażających istot uwięzionych w niższym wymiarze egzystencji. Byłam też pewna, że mogę ponownie rozniecić w niej światło. Kobieta rozważyła moje słowa. Powiedziałam jej, że wszystkie rzeczy w życiu są tymczasowe i składają się z cyklu mającego swój początek i koniec. Wyjaśniłam, że wszystkie rzeczy, które wydarzyły się podczas jej pobytu na ziemi, były jedynie lekcją. Drodzy Państwo, i tak traktujcie to wszystko, co wam się przydarza, jako lekcję. I zastanawiajcie się, jaką lekcję, jaką dobrą naukę macie wynieść z tego, co wam się zdarza, nawet jeżeli to doświadczenie jest bardzo negatywne. Wszystkie rzeczy, które wydarzyły się podczas jej pobytu na ziemi, były jedynie lekcją i że jej córka jest w innym stanie istnienia. Powiedziałam, że jeżeli chce spotkać ducha córki, będzie musiała zwiększyć swoją częstotliwość. Wiedziałam, że wróci na ziemię, by przeżyć tam inne życie. Poprosiłam ją, by przypomniała sobie swoje uczucie miłości do córki, jej jedyną i wyłączną siłę życiową. I dodałam, że to jest jedyny sposób, aby opuścić wymiar, w którym była obecnie uwięziona. Ale uwięziona na własne życzenie, z tym, że nie miała świadomości tego, że jest uwięziona właśnie poprzez swoje własne negatywne myśli. Nam się pokazuje mnóstwo filmów, w których musimy się mścić, musimy dochodzić pewnych rzeczy i tak dalej, i tak dalej. I nam się wydaje, że tak powinno być. Nie dopuszczamy w ogóle innej opcji. Ale warto się zastanowić nad samym sobą, dlatego tak bardzo często wiele problemów w ciele fizycznym tkwi na poziomie komórkowym, bo my je sami zakodowaliśmy, bo nie chcemy pewnych rzeczy odpuścić, a nie chcemy, bo nie mamy wiedzy. Powiedziałam jej, że otworzymy dla niej portal, przez który będzie mogła przenieść się do wyższego wymiaru, o ile obieca mi, że wyzbędzie się negatywnych emocji i nienawiści. Przyrzekła, że to zrobi. I odprowadziłam ją wzrokiem przez portal, który dla niej otworzyliśmy. Było to coś, co nauczyłam się robić i co każdy może też zrobić.
Drodzy Państwo, każdy to może zrobić. A to, czy to zrobi, czy nie, zależy tylko i wyłącznie od tego, czy w to wierzy. Jeżeli mówi, że tak, to tak się stanie. Jeżeli mówi, że nie, to tak też się stanie. Jedynym wrogiem dla nas samych jesteśmy my sami. Wyobraźcie sobie, że jesteście nieskończenie wielkim kosmosem. Że cały potencjał, który istnieje we wszechświecie, istnieje również w was. W kosmosie, którym jesteście. W planecie, którą reprezentuje wasze ciało. Nie ma rzeczy niemożliwych. Chyba, że sami uwierzycie, że są. Kiedy patrzyłam, jak wkracza do portalu, zostałam wciągnięta z powrotem do mojego fizycznego ciała. Obudziłam się i po filiżance gorącej herbaty zaczęłam odczuwać dreszcze i moje ciało pokrył zimny pot. Czułam obecność ducha tej kobiety, która odwiedziła mnie właśnie w drodze do wyższego wymiaru. To wyrazisty przykład celowej podróży. Podczas moich podróży do wymiarów niższych od naszego dochodziło na ogół, nie licząc kilka wyjątków. do interakcji z ziemskimi duchami, które są w nich uwięzione. Dlatego unikam podróżowania tam, chyba że zostaję tam wciągnięta w niekontrolowany sposób w konkretnym celu. Ja nie będę Państwu tłumaczył, jaki był cel akurat tego zdarzenia, przez które przechodziła autorka, ale on również miał swój cel. Wszystko, cokolwiek w życiu nas spotyka, ma swój cel. Ataki sił ciemności. W następstwie moich podróży do różnych po różnych wymiarach uzyskałam zróżnicowaną wiedzę o wszechświatach i wiem, że ciemne siły niezmiennie dążą do tego, aby uniemożliwić ludzkości dalszą naukę. Te mroczne siły pragną władzy dla siebie i udało im się ukryć władzę w bytach żyjących w innych wymiarach w celu uniemożliwienia nam duchowego rozwoju. Chociaż wiele osób mówiło w przeszłości o podróżach do innych wymiarów jako całkowicie bezpiecznych, jako że posiadaliśmy pełną kontrolę nad nimi, ze smutkiem muszę stwierdzić, że z moich doświadczeń wynika, iż tak już nie jest. Dzięki podróżom do innych wymiarów doznajemy oświecenia naszych duchowych komponentów, które wznoszą się na nowy poziom rytmicznego biegu myśli, co daje nam możliwość służenia jako latarnia, a to z kolei umożliwia nam łączność z różnymi bytami w innych wymiarach i w innych wszechświatach. Ten duchowy rozwój zagraża schematycznym formom struktury kontrolującej życie na Ziemi. Dlatego różne mroczne byty w innych poziomów egzystencji, a także nasze, wykorzystują każdy możliwy sposób, aby uniemożliwić ludzkości przekraczanie barier między wymiarami. Co gorsze, posiadają broń i urządzenia, które wykraczają daleko poza nasze wyobrażenia. Podstawową funkcjonalność ich broni można wyjaśnić poprzez zrozumienie sieci energetycznych i rytmicznych pulsacji ludzkiego ciała. Te bronie zostały zrabowane z siedlisk minionych cywilizacji i zostały dostosowane do potrzeb tych mrocznych istot. Wiele osób jest przypadkowo celem, a inne zamierzonym obiektem ataku tych broni, które zadają ból i powodują zaburzenia w ich ciałach energetycznych. Zidentyfikowałam kilka form ataku. Pierwszy typ to atak skierowany przeciwko nam przez naszych bliźni, głównie złowrogich naukowców, którzy używają do tego celu elektromagnetycznych broni, skupiając swoją uwagę na zasypiających osobach w czasie, gdy odłączają one swoje energetyczne ciało od ciała fizycznego. Ich typowy atak polega na wprowadzaniu do mózgu ofiary odpowiedniej częstotliwości. Jak wiemy, kluczową sprawą w podróżach do innych wymiarów jest dostosowanie umysłu do energetycznego ciała. Ataki z wykorzystaniem broni tego rodzaju skutkują trwałymi objawami, którym towarzyszy ciepło i porażenie prądem po powrocie do fizycznego ciała. Jeśli nie zostaną zastosowane pewne protokoły w celu uzdrowienia energetycznego ciała, umiejętność świadomego podróżowania z czasem zanika. Wiedza o zmianach wymiarowych jest od dawna znana nielicznym przedstawicielom naszego gatunku. Niestety, aby ci nieliczni mogli zachować niekończącą się władzę, reszta musi zachowywać się jak żyjące w mroku ślepe bydło. Drugi typ ataku to atak prowadzony przez byty zasiedlające niższy wymiar, które wiedzą jedynie, jak napawać strachem innych, by powstrzymywać rozwój ludzkości. Te istoty mają czysto robocią naturę,
która polega na tym, że wykonują swoje działania nieświadomie. Nasza miłość i rozwój mogą zmienić losy tych istot, tak by mogły być poddane recyklingowi i zyskały szansę na rozpoczęcie życia od nowa. Trzeci typ to atak ze strony duchów przywiązanych do fizycznego świata, których motorem działania jest nienawiść i zemsta. Ta nienawiść i żądza zemsty są wynikiem ich traumatycznych przeżyć w poprzednich wcieleniach. Wiele cech natury tych istot zostało całkowicie zmienionych za sprawą ich własnego biegu myśli. Czwarty typ to atak ze strony istot o zupełnie innym pochodzeniu. W rezultacie moich przeżyć nauczyłam się, że te istoty są wyrzutkami z innego świata położonego w odległej galaktyce. Ich obecna egzystencja na Ziemi jest uzależniona od mrocznych energii ludzkości. Żywią się eterycznymi energiami ludzkich myśli, które są dla nich mniej więcej tym, czym dla nas tlen. Kiedy zostały wyrzutkami ze swojego świata, ich zachowanie uległo znacznej zmianie. Na Ziemi bytują w czymś, co można określić jako wymiar 3-4, który zasiedlają byty fluktuujące między trzecim i czwartym wymiarem. Te istoty mają zazwyczaj zwyczaj noszenia czarnych strojów skrywających ich głowę, ponieważ ich twarze są bez wyrazu. Miałam kilka przeżyć, podczas których zostałam przeniesiona do ich wymiaru egzystencji 3-4 i musiałam prosić o pomoc istoty z wyższego poziomu inteligencji, by wydostać się z ich rzeczywistości. Piąty typ to atak, którego źródło wciąż stanowi dla mnie zagadkę. Te ataki zwykle wykorzystują moc przesunięcia wymiarowego, tworzącego elektromagnetyczne wrota, które są generowane przez przeciwną siłę złożoną z fotonów. Ofiary tego typu ataku zwykle znajdują się w stanie świadomości lub innymi słowy w stanie aktywności fal mózgowych alfa. Przypuszczalnie słyszą one kliknięcia lub syki przed przeniesieniem do innej rzeczywistości. Jest to możliwe, ponieważ w tego rodzaju atakach fale kierowane są na skroniowe i potyliczne płaty, w wyniku czego ofiary nie są w stanie określić miejsca swojego pobytu. Porażenie płatów skroniowych prądem sprawia, że ofiary słyszą różne dźwięki. Jak wiemy, dźwięki odgrywają ważną rolę w zmienianiu fal mózgowych, które odpowiadają za stany medytacyjne i tym samym pomagają w zmianie eterycznych częstotliwości odpowiadających wymiarowi sprawcy. Ofiara takiego ataku zostaje umieszczona w bezruchu na swego rodzaju stole operacyjnym. To właśnie wtedy są wykorzystywane fotonowe narzędzia chirurgiczne służące do różnego rodzaju operacji na ciele energetycznym ofiary. Głównym celem tych zabiegów jest szyszynka, która odgrywa kluczową rolę w przemianie umysłu fizycznego na duchowy. Drugim najczęściej atakowanym regionem jest splot słoneczny. Powody są proste. Po pierwsze, srebrna nić jest połączona z tym regionem i uszkadzając ją, sprawca uszkadza linię łączności między naszym ja i umysłem. Drugim powodem jest to, że w rejonie splotu słonecznego mieszczą się liczne siły życiowe, które pozostają nietknięte. Splot słoneczny działa podobnie do serca, pompuje energię do ciała energetycznego. Ta operacja odbywa się na eterycznym ciele, ponieważ kiedy ciało energetyczne jest niszczone lub kiedy wykonywana jest na nim operacja, to po pewnym czasie w ciele fizycznym w tym samym regionie pojawiają się problemy. Oddziaływanie w drugą stronę między ciałem fizycznym i energetycznym jest również prawdziwe. Szósty typ to atak pozaziemskiego pochodzenia. Te ataki są prowadzone przez istoty z innego wymiaru i galaktyki, które podróżują między własnym systemem gwiezdnym i Ziemią, wykorzystując portale stworzone przez poprzednie cywilizacje. Gdy ofiara jest w fazie zasypiania, te nikczemne istoty wyśpiewują unisono mantry o niskiej wibracji w celu przesunięcia energetycznego ciała ofiary z jej wymiaru fizycznego do niższego. W rezultacie dochodzi do przeniesienia ciała energetycznego do znacznie niższych wymiarów istnienia i jego paraliżu. Te istoty kontynuują swój śpiew, odprawiając coś w rodzaju ceremoniału, w czasie którego stoją wokół ofiary. W wyniku moich przeżyć dowiedziałam się, że ich głównym celem jest zawładnięcie eterycznym ciałem ofiary, aby móc ją kontrolować. Nadal nie wiem, czy to jest ich jedyny cel, czy kryje się za tym coś więcej. Ich moc jest tak wielka, że podczas wielu tego typu ataków na mnie musiałam wzywać na pomoc wyższe istoty. Dlatego jest niezwykle ważne, aby być w pełni świadomym podczas swoich pozacielesnych podróży, do których w rzeczywistości nieświadomie dochodzi każdej nocy. Jak również podczas słuchania muzyki, gdyż muzyka potrafi zmienić nasz stan świadomości. Drodzy Państwo, ja jeszcze raz to powtórzę, bo to jest naprawdę ważne. Dlatego ważnym niezwykle jest, aby w pełni być świadomym podczas swoich pozacielesnych podróży. A dochodzi do nich w rzeczywistości nieświadomie każdej nocy. Jak również podczas...
podczas słuchania muzyki, gdyż muzyka potrafi zmienić stan naszej świadomości. I tu, drodzy Państwo, nie chodzi o to, żeby walczyć z dziećmi, które słuchają na przykład heavy metalu, ale chodzi o to, żeby tak naprawdę dać tą wiedzę, żeby one były świadome tego, do czego to prowadzi. Oczywiście nie każdy heavy metal jest muzyką bardzo niskiej wibracji, ale chodzi mi głównie o to, żebyście Państwo poznali zasadę, żebyście zdawali sobie również sprawę z tego, jak ogromne ma znaczenie również muzyka. Również to, że my czasami mówimy, a mi się nic nie śni. Nieprawda. My nie pamiętamy tego bardzo często, ale nie ma czegoś takiego, że coś tam się, że nam się nie śni, że nie opuszczamy ciała fizycznego. Najwyższa pora przebudzić się do tych bardziej subtelnych poziomów i wibracji. Siódmy typ to atak, do którego dochodzi w negatywnym miejscu. To właśnie w tych emanujących złą energią miejscach doszło do wielu okropnych rzeczy, takich jak rzezie i morderstwa. Te ataki następują w miejscach, na które czasami się natykamy i od razu czujemy się w nich nieswojo. Ja Państwu tylko powiem jedną rzecz. Jak kończyłem kurs bioenergoterapii u Ulmana tutaj w Warszawie, zajęcia były w pomieszczeniach, które są zlokalizowane w domu kata. Jak Państwo nie wiecie, to w średniowieczu domy kata były to jedyne budynki wmurowane w mury obronne miast. I to był budynek, w którym kat mógł mieszkać. Nie mógł mieszkać za darmo, za to, że wykonywał wyroki śmierci, tortury, łamał ludzi na kołach i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o Warszawę, ten domek jest wmurowany, no trzeba obejść, ja nie powiem dokładnie, gdzie to jest. Na dole jest restauracja dzisiaj, ale kat, mieszkając swego czasu w takim budynku, oczywiście on by został odbudowany, ale odbudowany w miejscu i na fundamentach, które kiedyś rzeczywiście tam były, na których rzeczywiście stał ten domek. To nie jest mały domek, że tak powiem. Na kat, który w nim mieszkał, no musiał z czegoś żyć, tak? Miasto mu nie płaciło za jego usługi. Mógł tam mieszkać, ale musiał się utrzymać. Więc mieszkał sobie trochę wyżej, a w piwnicy trzymał w kazańców. Na parterze miał, jak to mówią, karczmę lub wyszynk. A na pierwszym piętrze, można powiedzieć, dzisiejszym językiem miał agencję towarzyską. I nikt się do niego nie czepiał. Był taką, można powiedzieć, świętą krową, tak? Robił, co chciał. Ale gdy mieliśmy tam zajęcia, mimo tego, że no, nowo wybudowany budynek, powiedzmy, na w starych fundamentach, czuło się tam naprawdę bardzo, bardzo takie, można powiedzieć, zimne wibracje. I tutaj o tym mówi również aktorka, autorka tego artykułu. Zwykle chcemy się jak najszybciej z takiego miejsca oddalić. Podczas podróży do innych krajów na wakacje i wybierania miejsca na pobyt najlepiej kierować się własną intuicją i skupić na energii, która towarzyszy tym miejscom. Najwyższa pora też się obudzić na to, żeby zrozumieć, że wszystko, cokolwiek robimy, to też wkładamy własną wibrację i energię w dany przedmiot wytworzony, że ci, którzy, że cokolwiek robimy, te wszystkie mury, betony i tak dalej, to też ma swoją wibrację. Chodzi mi tu o istoty, które krążą wokół tych negatywnych miejsc, jako ich szpetni rezydenci. Ich wyraz twarzy jest nie do opisania, ponieważ posiadają cechy zarówno ludzi, jak i szkieletów. Były one kiedyś ludźmi, ale ich złowrogość spowodowała dostosowanie wyrazu ich twarzy do ich wnętrza. Ściśle współpracują z mrocznymi istotami, o których wcześniej wspomniałam. Na szczęście są łatwe do opanowania i najbardziej boją się energii miłości. Dlatego my tam bardzo często mieliśmy różnego rodzaju ćwiczenia oparte właśnie na wibracji miłości, po to, żeby, można powiedzieć, odwrócić tę wibrację, tak? Stworzyć taką przeciwną polaryzację, żeby te miejsca były z powrotem neutralne. Dlatego dopóki podróżujemy do tych miejsc czystą miłością i pozytywnymi myślami, nie ważą się nam przeszkadzać. Jeżeli podróżujemy bez miłości i z negatywnymi myślami, będą starały się wyssać z nas ludzką esencję za pomocą różnych ataków, by na powrót stać się tymi, którymi były kiedyś. Miliony, miliardy, biliony bezkresnych wszechświatów. Istnieje wiele wszechświatów, galaktyk, planet, które czekają jeszcze na odkrycie i zbadanie. Wiele osób nadal pyta mnie, czy na innych planetach istnieją jakieś formy życia. Odpowiedź na to pytanie brzmi zdecydowanie tak. A ja powiem Państwu tak, jak mówiłem. I teraz sobie wyobraźcie, że tyle istot, które chociażby tylko na Ziemi, tylu ludzi, tak? A ilu żyło przed nami? To tyle wszechświatów.
to tyle wszechświatów. Twierdzenie, że jesteśmy sami we wszechświecie, to jest naprawdę, nie wiem, oszukiwanie kogo i no sami już Państwo wiecie po co. Jedynym powodem, dla którego nie możemy zobaczyć tych istot, jest to, że istnieją w alternatywnej rzeczywistości. Zaś jedynym sposobem dla udowodnienia ich istnienia nie są podróże fizycznymi statkami kosmicznymi, ale zmiana częstotliwości wibracji naszego ciała energetycznego i dostosowanie ich do częstotliwości ich rzeczywistości. I teraz zobaczcie Państwo, wydaje się miliardy dolarów na konstruowanie statków kosmicznych, po to, żeby zobaczyć, co się dzieje na jakiejś tam planecie. Szuka się życia, ale nie tam, gdzie powinno. I nie w sposób, po to, żeby odpowiedni sposób, po to, żeby ludziom zamydlić oczy. Pieniądze wydawane, nie wiadomo na co, na zbrojenia, gdzie zbroimy się sami przeciwko sobie. Skierowanie tej energii, bo pieniądz jest formą energii, na to, by poukładać pewne rzeczy, które do tej pory nie są poukładane, bo komuś na tym zależy. Nasza rzeczywistość, nasz świat naprawdę zupełnie inaczej by wyglądał. Ale żeby to zrobić, trzeba zacząć od siebie. Dlatego zachęcam Państwa do pracy nad sobą, bo to jest jedyna rzecz, jedyna osoba, którą w życiu możemy zmienić, jesteśmy my sami. A kiedyś nastąpi to, o czym wszyscy z nas marzą, tak? Rzeczywistość, która pozwoli się nam wznosić na różne płaszczyzny, do różnych rzeczywistości i ciało będzie czymś jak dzban, który używamy wtedy, kiedy jest nam potrzebne. Ale myślę, że to jest taka troszeczkę dalsza przyszłość. Na tym etapie wystarczy zdać sobie sprawę z tego, jak jest. Poukładać to sobie w głowie. Ja zdaję sobie też sprawę z tego, że dla niektórych z Państwa będzie to wiedza tak naprawdę wręcz nawet szokująca, zwłaszcza dla osób, które pierwszy raz słyszą o czymś takim. Ale zastanówcie się nad pewnymi rzeczami, poukładajcie sobie pewne fakty, porównujcie. Nie wierzcie też na słowo, bo tu chodzi o to, żeby dojść do pewnych rzeczy własną drogą. Jedynym powodem, dla którego nie możemy zobaczyć tych istot, jest to, że istnieją w alternatywnej rzeczywistości. Zaś jedynym sposobem na udowodnienie ich istnienia nie są podróże fizycznymi statkami kosmicznymi, ale zmiana częstotliwości wibracji naszego ciała energetycznego i dostosowanie ich do częstotliwości ich rzeczywistości. A jak można zmienić naszą wibrację naszego ciała? A właśnie przez jakość myśli, przez częstotliwość słuchanej muzyki, przez medytację, modlitwę, ale nie klepaną tak bez intencji i bez sensu. Zatem musi być głębia, nie ma innej opcji. Jak już wcześniej wyjaśniałam, swoje częstotliwości można zmieniać, kontrolując swój umysł, kontrolując swoje serce. Jako że serce i umysł są dwoma niezbędnymi środkami umożliwiającymi podróże do innych wymiarów. Biorąc to pod uwagę, zmieniając swoją świadomość i kontrolując swoje myśli w ciele fizycznym, można komunikować się z istotami mieszkającymi na odległych planetach. Można to osiągnąć również można to osiągnąć poprzez emitowanie odpowiednich fal lub częstotliwości myśli. Nasz świat jest pełen możliwości, które tkwią w stanach naszych umysłów. Moc umysłu i serca umożliwia nam swobodne podróżowanie do innych wymiarów. Należy to wiedzieć, że stan naszego umysłu podczas podróży do innych wymiarów bardzo wpływa na to, dokąd trafimy. To jest to powtórzenie tego, o czym już dzisiaj dwukrotnie mówiłem Państwu. Należy wiedzieć, pamiętać i uświadomić sobie, że stan naszego umysłu podczas podróży do innych wymiarów, ja bym powiedział, że nie tylko do innych wymiarów, zdecydowanie wpływa na to, dokąd trafimy. W czasie jednej z moich podróży udało mi się osiągnąć głęboki spokój i miłość, podwyższyć swoją częstotliwość do tej z najczystszym źródle. To doprowadziło mnie do stanu nicości, która istnieje ponad wszystkimi cząstkami we wszechświecie, gdzie nie istnieją nawet gwiazdy. To właśnie tam natknęłam się na Stwórcę. Stwórca nie miał ani kształtu, ani formy. Był w całości złożony z pełnego stanu nicości. W tym miejscu, gdzie istniała jedynie przestrzeń i przyjemny mrok, Stwórca telepatycznie powiedział mi, że ludzie są przeznaczeni do życia jako jedność i pokój. Ludzie przeznaczeni są do życia w jedności i w pokoju.
oświadczył mi, że wszystko jest jednością. Całość jest jednością. Istoty ludzkie nie będą walczyły ze sobą, jako że całość stworzenia jest jednością. Po tym stwierdzeniu odniosłam wrażenie, jakobym uzyskała odpowiedź na wszystkie moje pytania i poczułam się wreszcie jednością ze wszystkim. Stwórca nauczył mnie, że klucz do międzywymiarowych podróży leży w sercu i w umyśle. Nasz umysł musi charakteryzować się czystością myśli, jako że jest tym, co łączy nas z innymi wszechświatami. To była prosta, ale i prawdziwie wzbogacająca podróż. Drodzy Państwo, mówi autorka na koniec o czystości myśli. W każdej religii mówi się o czystości myśli. Chodzi o tym, o to, że nasza myśl to wibracja i to, na czym się skupiamy, taką wibrację powołujemy do życia. I tutaj o to chodzi. Czasami oczywiście łapiemy różne wibracje, różne częstotliwości, które do nas przylatują nie wiadomo skąd, ale pytanie, czy się do nich dostrajamy. To zależy od naszej wolnej woli i od wyborów, jakich dokonujemy. O tym, by się przekonać, czy dokonujemy dobrych wyborów, czy nie, nawet nie musimy daleko szukać. Nie ma co daleko szukać. Bo wystarczy przyjrzeć się samemu sobie. Nasze ciało daje nam gotowe odpowiedzi na wszystko. Ja tutaj ponownie pokazuję namiary na Instytut Monroe, który udostępnia, odsprzedaje w różnej postaci technologię, która pozwala opuszczać ciało fizyczne. Którzy będą czuli i będą gotowi, mogą sobie takie kasety nabyć, czy tam płyty. Ale ważne jest to, żebyście sobie Państwo zdawali z tego, jak to wygląda, jakie są zagrożenia, bo to nie chodzi o to, żeby na tym się skupiać, tylko o to, żeby być przygotowanym. Jeżeli w otoczeniu wyższych istot, z wyższych poziomów będziecie te podróże robili, to myślę, że wszyscy wspólnie wzniesiemy cywilizację, ludzkość na wyższy poziom wibracji. Ale najpierw warto zadbać o własne ciała fizyczne, żeby one mogły się, że tak powiem, jako ten instrument dostosować do danej wibracji. Bo nie na każdym instrumencie można zagrać każdą muzykę i chyba Państwo sobie też z tego zdajecie sprawę. Ja jeszcze na koniec dzisiaj chciałem tylko parę urywków z następnego artykułu z tej samej gazety, Bliskie spotkania w Trójkącie Bermudzkim. To tutaj autor opisuje pewne zdarzenie z 1970 roku. Wtedy, kiedy jeszcze się nie mówiło o Trójkącie Bermudzkim, ekipa redaktorów chciała zdobyć pewną wiedzę w bazie wojskowej zlokalizowanej na jednej z wysp właśnie położonej w Trójkącie Bermudzkim, ale nie mogli nic uzyskać. Ja tylko zacytuję parę rzeczy. W sierpniu 2009 roku weszliśmy do zatłoczonego baru w mieście Sarasota na Florydzie. Był tam jeden z tych redaktorów na takiej podróży prywatnej. Nie znaliśmy nikogo w tym barze i nie mieliśmy zamiaru poznawać kogokolwiek. Biorąc pod uwagę okoliczności, to co wydarzyło się w ciągu następnej godziny było wyjątkowo nieprawdopodobne. Przebiliśmy mur oficjalnego milczenia otaczający tajną bazę amerykańskiej marynarki wojennej na Bahamach związaną z aktywnością UFO, czasami określoną mianem podwodnej strefy 51. Siedzący naprzeciwko nas mężczyzna w malinowym martini w dłoni był świeżo po odejściu z marynarki, której jego ostatnim zadaniem było kierowanie AUTEC. Było to Atlantyckie Podwodne Centrum Badań i Oceny na wyspie Andros. To pozornie przypadkowe spotkanie było uderzająco zsynchronizowane z poprzednimi wydarzeniami. Zaledwie kilka miesięcy wcześniej, w kwietniu, odwiedziłem tą wyspę z ekipą programu UFO, Łowcy UFO, emitowanego przez History Channel. Twórcy programu przeprowadzili wówczas wywiad z Robertem McGregorem i pilotem Bruce'em Gernonem, autorem książki Mgła, opisującej niezwykłe przeżycie Bruce'a w Trójkącie Bermudzkim, które zaczęły się na wyspie Andros. Producenci programu liczyli na odwiedzenie bazy i przeprowadzenie rozmowy z jej dowódcą, ale wielokrotne ponawiane prośby zostały bez odpowiedzi. Oni tam podjechali, najpierw ich tam zagłuszono dźwiękami, później ich policja stamtąd wręcz prawie że na siłę wywiozła, a tutaj
no, przyjeżdżają parę miesięcy później prywatnie, idą do baru i spotykają już w tym momencie byłego dowódcę. I oto dowódca Richard, człowiek, który dowodził bazą w czasie naszej kwietniowej wizyty, siedział teraz naprzeciwko nas w gwarze, w gwarnym barze. Z miejsca nasunęło mi się pytanie, kto lub co tym wszystkim zarządza. Ku mojemu zdziwieniu i prawdopodobnie dlatego, że był już na emeryturze, był chętny do rozmowy o bazie, oczywiście w ograniczonym zakresie. No i opowiedział parę fajnych takich rzeczy, które, no, ale w dużej mierze zgadzają się z tym, czym się karmi opinię publiczną. Może troszeczkę uchylił rąbka tajemnicy i to jest kolejna rzecz. No, ludzie przed ludźmi trzymają dalej tajemnice. Tak jakby twierdzą, że niektórzy są niegotowi, ale robią wszystko, żeby ci ludzie byli niegotowi. Historia Gernona zaczęła się o poranku 4 grudnia 70 roku. Ja tutaj nie będę mówił, o co tutaj chodziło. On leciał z jednej wyspy na inną, bo szukał miejsca na budowę hotelu. Tak się jakoś złożyło, że przed nimi pojawiła się ogromna mgła. I chciał tej mgły uniknąć, ale ta mgła jakby ich goniła. Gernon starał się zachować spokój, pozostawiając się, jak doszło do sytuacji, w jakiej się znaleźli. Wyglądało na to, że ta niezwykła soczewkowata chmura, na którą się natknęli niedaleko Andros, podążała za nimi i ich uwięziła, tak jakby była kierowana świadomie. Znajdowali się w odległości około 16 km od punktu, w którym skręcili na południe, gdy Gernon zauważył szczelinę w kształcie litery U, wyrwę w ogromnym pierścieniu chmur. Zboczył z trasy po to, żeby nie uniknąć wlecenia w chmurę. I co się okazało? Kiedy tak manewrował, doleciał do miejsca przeznaczenia w dużo szybszym odcinku czasu, aniżeli to było normalnie planowane. Gernon latał pomiędzy Palm Beach a Andros co najmniej kilkanaście razy i nigdy nie udało mu się przemierzyć tej trasy w mniej niż 75 minut i to lecąc prosto do celu. Tym razem nie lecieli bezpośrednio do celu i mieli do pokonania 402 km. Bonanza, czyli samolot, którym lecieli, nie mogła przebyć takiego dystansu w 47 minut przy maksymalnej prędkości przelotu wynoszącej 314 km. Minął kolejny rok, zanim Gernon usłyszał termin trójkąt bermudzki. Legenda o zaginionych statkach i samolotach dotarła do opinii publicznej. To właśnie wtedy uświadomił sobie, że jego przeżycie jest częścią większej, bardzo dziwnej całości. Chociaż cały czas zachowuje ostrożność, człowiek bardzo racjonalny. Nie chcąc być zaszufladkowany jako tak zwany ufomaniak, Gernon doszedł do przekonania, że UFO rzeczywiście odgrywają pewną rolę w zjawiskach obserwowanych w trójkącie bermudzkim. I zgodnie z tym, co twierdzi Valentine, ten obszar może być międzywymiarowym portalem. Czytałem Państwu przed chwileczką też o portalach innych, które znajdują się w nas, które są dookoła nas. Tutaj mówimy o portalach dotyczących Ziemi. Człowiek ma czakry. Ziemia ma czakramy. Jak na górze, tak na dole. Także życzę Państwu pomyślności i owoców takich naprawdę spektakularnych w odkrywaniu wszechświata, który jest w Was. Odwagi przepełnionej takiej miłością do samych siebie, bo od tego trzeba zacząć. Zacznijcie od kochania siebie, pozwólcie sobie na odkrywanie nowych rzeczywistości. To nie jest domena zarezerwowana tylko dla wybrańców, tak jak dla niektórych tylko kosmonautów, którzy mogą gdzieś tam latać. Każdy z nas, każdy z was może odkrywać nowe rzeczywistości, nowe wszechświaty, może je również tworzyć, ale tego też trzeba się nauczyć. Na razie mam nadzieję po tym, co Państwu dzisiaj nagadałem, no zaczniecie szukać czegoś więcej. Czegoś więcej ponad to, co zostało Wam tylko dane, coraz więcej ponad to, co zostało Wam, że tak powiem, narzucone. Także dziękuję ślicznie za to, że mnie Państwo wysłuchaliście. Dzisiaj, wydaje mi się, nie za dużo miałem słuchaczy, ale na pewno będziecie słuchali później na YouTubie ten program. Proszę o sygnały, proszę o pytania. Nie czuję się jakimś wielkim autorytetem w kwestiach podróży poza ciałem. Nie mam jakiejś wiedzy ogromnej w tej materii.
doświadczenie bardzo, bardzo niewielkie. Ja dostałem po prostu kiedyś taki sygnał, że na tym etapie należy się skupić na tym, ażeby rozwijać to w płaszczyźnie fizycznej, wszystko to, co jest nam dane w płaszczyźnie fizycznej. Ale myślę, że ta wiedza, którą dzisiaj Państwo usłyszeliście, zresztą po raz chyba któryś z rzędu, no, sygnalizacyjnie staram się Państwu pokazać, że jest coś więcej, pozwoli Wam w sposób bardziej taki właściwy, bardziej skoordynowany, zapanować nad samym sobą. Żebyście zrozumieli, że to wy jesteście kreatorami swojego życia, swojej rzeczywistości. I tak naprawdę, jeżeli połączymy te siły, to nie ma rzeczy niemożliwych na większą skalę. Myślę, że ten nasz świat fizyczny jest taką dużą, wielką szkołą miłości. Tej miłości Państwu życzę i sukcesów w odkrywaniu tej miłości również w tych innych wymiarach i zarażania wszystkich, których napotkacie na swojej drodze, tą, no, miłością, która nie ma granic. Ja myślę, że tam, co autorka mówiła, że Bóg, że tam jest pustka, nie, nieprawda, tam nie ma pustki, tam jest wszechogarniająca miłość. I tego Państwu życzę i zapraszam na program za tydzień. Do usłyszenia, do zobaczenia. Na koniec jeszcze mój, mój kalendarz. To dla tych Państwa, którzy coś więcej chcą sobie jeszcze, tu a propos zdrowia, usłyszeć. Polecam w kontekście dzisiejszego programu, zwłaszcza ten film Nasz Dom. Tu macie Państwo pełen adres mailowy. Ci, którzy tak jak się odezwą, wyślę te wszystkie namiary. Naprawdę pokazuje to w bardzo ciekawy sposób, bardzo, bardzo, bardzo taki dobrze strawny. Także definitywnie dziękuję Państwu. Było mi niezmiernie miło gościć w Waszych domach i do usłyszenia, do zobaczenia.